Dawny Paryż. Pod dniewnym sterowcem kierującym się do francuskiej stolicy podróżuje Noé, wampir, który od swojego mentora otrzymał zadanie zbadania prawdziwej natury zaklętej księgi, niosącej w sobie klątwę odrzuconego w odległych czasach wampira, Vanitasa. Według legendy Vanitas, chcąc zemścić się za swoją banicję, za pomocą tego woluminu miał ingerować w prawdziwe imię swoich pobratymców, przyczyniając się do ich szaleństwa i w końcu do unicestwienia. Ale jak to z legendami bywa, dopóki nie ma dowodów, temat zamiatany był pod dywan. Na pokładzie sterowca aż wrze od plotek o brutalnie atakujących w stolicy wampirach. Przerażeni tym faktem, ludzie jeszcze nie wiedzą, że i wśród nich jest osoba, która lada moment stanie się ofiarą klątwy. Przed tragedią chroni ich dosyć groteskowa postać, Vanitas, ludzki spadkobierca przeklętego wampira wraz z jego legendarną przeklętą księgą. Ale zamiast rzucać klątwy, nazywa siebie wampirzym lekarzem. W taki oto sposób los połączył ze sobą Noego i Vanitasa. Zaintrygowany wampir, którego informacje na temat księgi zostały w jednym momencie wywrócone do góry nogami, postanawia towarzyszyć człowiekowi w nadziei, że uda mu się rozwiązać wielką tajemnicę opętań. Zróżnicowanie charakterów bohaterów nadaje dynamiki całej historii. Relacje między nimi są dosyć specyficzne. Wampir chroni człowieka, a człowiek posiada cenne dla Noego informacje, więc warto się go trzymać. Momentami jednak gdzieś pomiędzy sarkastycznymi i zabawnymi dialogami sugerującymi, że postacie o siebie wzajemnie nie dbają, przebija się nić rosnącej przyjaźni, troski i wzajemnego zaangażowania. Bohaterowie drugiego planu są również interesujący i dobrze rozpisani, jednak stanowią oni tło do opowieści, w jednym miejscu dając odpowiedzi na pytania, by w innym jeszcze bardziej w całej tajemnicy zamącić. Manga pod kątem graficznym wygląda bardzo dobrze. Rysunki są dopracowane i szczegółowe. Zachwyca zróżnicowana garderoba postaci, jakby wyjęta z dawnego paryskiego wybiegu. Całość została solidnie ubarwiona nutą steampunkowego klimatu. Autorka nie stroni również od przedstawiania brutalnych, wyjątkowo krwistych scen. Wydanie w języku polskim przygotowane zostało przez wydawnictwo Vaneko. Miałem okazję zapoznać się z czterema pierwszymi tomami księgi Vanitasa. Moją uwagę przykuły okładki poszczególnych woluminów. Pod kolorową, schludnie zaprojektowaną obwolutą kryje się smakowity kąsek dla czytelników. Specyficzny szkicownik, z którego dowiemy się pokrótce, jaki zamysł towarzyszył autorce podczas tworzenia tego tytułu. Drugim bardzo pomocnym elementem jest dołączony na końcu każdego tomu słowniczek wyjaśniający znaczenia francuskich słów, które dla podtrzymania klimatu opowieści zostały wplecione do dialogów postaci. Temat wampirów może wydawać się ostatnio nimi czasy oklepanym, biorąc pod uwagę nawał historii, które pojawiły się na przełomie kilku ostatnich lat z tymi żonnymi krwi postaciami w roli głównej. Księga Vanitasa porusza temat wampirów trochę inaczej. Dodając do tego świetną oprawę graficzną oraz zróżnicowane postacie, pozycja ta jest ciekawą opcją dla miłośników mrocznych klimatów ubranych w tajemnicę. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.